No cześć, siemaneczko, witam Was tutaj w swojej serdeczności na swoim kanale, z tej strony Michał, a dziś pobawimy się tematem, który wraca do mnie jak bumerang. Co chwilę ktoś z Was pisze do mnie, jakby wyglądał temat PTM-a w PlayStation 3 Slim. Generalnie sam nie wiem. Z tego, co się orientuję, nie jestem pierwszym, który podjął się tego tematu, ponieważ jakiś czas temu na swoim kanale Wielki Elektronik Szymon zrobił taki temat w PS3 FAT po Frankensteinie i generalnie założył i temperatury były takie jak na paście, tylko że on tam miał chyba jakąś lepszą pastę wcześniej założoną w tej konsolce. Ja tutaj bazuję cały czas na MX4 i być może tutaj jakaś różnica będzie. Co prawda Szymon nie miał za bardzo czasu na testowanie tego, a ja mam tego czasu dużo, dużo więcej. Więc cóż, nie przedłużając, dziś zajmiemy się założeniem PTM-a w konsoli PS3 Slim. No dobra, słuchajcie, no więc PTM. A pytanie, czy PTM w takim plejaczu zrobi jakąkolwiek różnicę? Wiemy już, jak jest na paście. Ostatnio sobie to dosadnie stestowaliśmy i nie widzę powodu, żeby ten proceder powtarzać. Natomiast, zapewne część z Was się zastanawia, jak by to wyglądało na PTM-ie. Jak wiemy, ostatnio na kanale Wielkiego Elektronika taka rzecz się dokonała. A mianowicie Wielki Elektronik Szymon nam tutaj PTM-a ogarnął. Natomiast tutaj problemem na pewno był fakt, że Szymon jest zapracowanym gościem i nie miał czasu na szczegółowe testy, co zresztą nie jest jakoś specjalnie dziwne, ponieważ prowadząc taki duży serwis jak on i mając tyle rzeczy do ogarnięcia, to nie da się prowadzić takich niezależnych testów związanych właśnie z tym materiałem termoprzewodzącym. Założył, sprawdził, zaraz po założeniu było w zasadzie jak na paście i to by było w sumie na tyle. Natomiast my sobie dzisiaj pierwsze założymy, a następnie sprawdzimy, jak to jest i czy jest lepiej jak na paście po pełnym wygrzaniu. Myślę, że przy dobrych wiatrach się to tutaj jak najbardziej uda. Okej. Mamy tutaj założony PTM. Czekajcie. Dobra. Mamy go tu. Teraz potrzebujemy założyć PTM-a na samym rdzeniu. Teraz w którą stronę lepiej ciąć, żeby jak najmniej zmarnować? Chyba tak sobie pociągniemy. Okej, mamy mniej więcej tyle. Dobra, ciach. I teraz tutaj sobie go podniesiemy. Ile tutaj? Pasek taki nieduży. Ech, skurczybyku, widzicie? Tak jest z tymi bandażami, że one chytają się w najmniej fajnych miejscach. Dobra, może na tym etapie już paluch się nie będzie psuł aż tak, więc przy dobrych wiatrach. Okej, mamy to. Przy dobrych wiatrach tutaj powinno być jak najbardziej okej. I może paluch nie będzie tutaj plamił. O, tak. Dobra. No i co? I tutaj sobie damy takiego plastra miodu. Okej. Widzicie, jak już się ma taką lekką wprawę, to zakładanie tego PTM-a to nie jest jakaś wielka filozofia. Natomiast trzeba się tej wprawy troszkę nabyć i może to być na pewnym etapie życia dość frustrujące, ponieważ bywa różnie, tak? Okej. Wiecie, co mnie najbardziej wkurza?
nie ściąganie tych folijek, tylko te folijki, które się elektryzują do paluchów. Przecież to jest taka masakra, że to się po prostu w pale nie mieści. To jest totalny dramat. Osobiście to mnie najbardziej wpienia w całym tym temacie związanym z PTM-em. Generalnie materiał jest, jak już się go okiełzna, całkiem spoko. Ja sobie zawsze do połowy ściągam, nakładam sobie tą połową, co już mam ściągnięte i patrzcie, cyk, i mamy to. No i znowu ta elektryzująca się folijka, franco jedna zła się. Okej, mamy to. No i co? No i jeszcze zostały nam tak naprawdę dwie kostki. Myślę, że tutaj sobie zrobimy tak. I tutaj sobie zrobimy to na połówkę. I tak, okej. I zaraz będziemy mieli tutaj temat od jednej strony ogarnięty. Natomiast tutaj musimy sobie zrobić kanapkę. Musimy sobie zrobić tutaj kanapkę, ponieważ tu problemem jest to, że jeszcze musimy nałożyć tego PTM-a na IHS-a. Na górę. Kurczę. Jak myślicie? Będzie jakaś różnica w temperaturach po wygrzaniu? Ja nie wiem. Szczerze powiedziawszy, nie mam zdania. No, pożyjemy, zobaczymy. Mam nadzieję, o widzicie, mam do połowy ściągnięte, podwijam sobie i ciach, tu paluchem przytrzymuję, a tu pęsetką podrywam i folijkę mam w łapie, a samego PTM-ika mam na kości. Teraz, żeby sobie z tym fajnie poradzić, no to sobie biorę, podważam już tylko cyk. Oczywiście powiem Wam tak, no tutaj do tego zajęcia z rzeczy niezbędnych to jest na pewno taka właśnie pęsetka. Ja tutaj używam ESD15 i ona mi robi robotę i w przypadku PTM-a zasadniczo to jest najważniejsze narzędzie ever, jakie ja tutaj posiadam, no bo bez tego, no nie ukrywajmy tego, byłaby lipa straszna, żeby podważyć tą folijkę później już po nałożeniu. Widzicie, tutaj czasami jest tak, że z jednej strony jest niefajnie, to trzeba popróbować z drugiej. Jak już Wam się uda podważyć, tak żeby ta folia się podciągła, no to już jesteście w domu, bo podnosicie ją do góry i ona Wam schodzi. No gorzej, że czasami, żeby doprowadzić do tego momentu, no to czasem się człowiek udenerwuje. No i co, nie uda się tutaj? No widzicie, tak ładnie poszło ze wszystkich końców. A tutaj ten ostatni, przedostatni robi mi jakieś wyrzuty. No ale poszedł. Elegancko. Teraz jeszcze został ten. Mamy tutaj. No i co istotne, nie powinno się paluchami tego PTM-a dotykać. Mamy od tego pęsetę bądź inne narzędzia, ale raczej najlepiej taką pęsetkę. I trzymamy się tego, że używamy tylko i wyłącznie tej pęsetki. Nie kombinujemy tutaj z niczym więcej. No bo po co sobie życie komplikować? Ok, mamy to ściągnięte. Ja sobie przygotuję tutaj IHS-y i wszystko, bo to jeszcze jest na paście. No a my widzimy się za moment. No i dobra, słuchajcie, tutaj już mamy jakby odtłuszczone od wewnątrz IHS-y. Od zewnątrz sobie jeszcze do tego dojdziemy. No i nakładamy je tutaj delikatnie. Patrzymy jeszcze, czy czasem nie ma żadnego brudu, bo to jest jednorazowy temat. Jeżeli nałożymy źle, no to będziemy mieli nałożone źle. Nic z tym już potem nie zrobimy, bo jak zruszamy PTM-a, no to jesteśmy w tyłku i nie będzie już odwrotu. Dobra, mamy tak, mamy tak. I
tutaj też mamy nałożone. Dobra, teraz sobie możemy to odtłuścić. Ja już tutaj mam szmatkę z ipą, więc sobie tutaj przecieramy do czyściocha. No i co? No i tutaj mamy duży plaster PTMA i musimy sobie go podzielić na pół. Czyli wiecie co? Ja sobie to zrobię tak, że sobie tutaj zaraz przymierzę i będzie nam dużo lepiej, a przynajmniej na pewno mi. Kurde, gdzie ja dałem te IHS-y? No przecież tu mam pod ręką, ale ze mnie też jest gość. No, bierzemy sobie tutaj IHS-a z Sela. Przymierzamy do PTMA. No i co? No i haratamy. Jak leci, nie? Ciach. I mamy to. Dobra. I analogicznie do tego, co robiliśmy wcześniej. Łapiemy sobie ten kawałek folijki z jednej strony, z której strony nam w miarę zejdzie, a jak nam zejdzie, no to już jesteśmy w domu. Gorzej jak nam nie zejdzie. To jest, powiem wam tak, im większy kawałek tego PTMA, tym więcej tutaj zachodu, żeby ten jeden element podważyć i dorwać. Ale jak już się uda, no to w zasadzie niemalże jesteśmy w domu. Dobra. No i co widzicie? Podważyłem sobie jakby od tamtej strony tą stronę. Ok, i teraz tak. Ściągamy sobie, ale ściągamy sobie tak jak wcześniej. O, widzicie? Tyle mamy ściągnięte. I teraz mamy tutaj naszego Sela. Więc sobie tu przymierzamy. Tak, żeby było ok. O. No i teraz już normalnie paluchem możemy sobie ściągać. Patrzcie, jak to elegancko idzie. Ciach. No i mamy to. I tu mamy już nałożone. No i co? Zostaje nam tutaj teraz RSX. No RSX-a sobie też tutaj ściągniemy. I analogiczna sytuacja, nie? Czekaj, tu już mamy troszkę podważone. Delikatnie sobie możemy końcówę podważyć. O, cyk. Tutaj będzie troszkę bardziej tricky, ponieważ on nie jest idealnie na całość i fajnie by go było tak wypośrodkować. Ok. No i co? No i tylko ściągamy do końca folię. Cyk. Ok, nie przylega może na całość, ale to tutaj nie jest problemem, ponieważ generalnie ten odpromiennik jest duży i sobie poradzi. Nie musimy mieć wyciągnięte go na cały. Jak siadło, tak siadło i powinno to, jeżeli ma to być lepsze, to będzie lepsze, niezależnie od tych końcówek, które nie doszły, ponieważ no to jest odpromiennik, który ma działać na zasadzie rozsiewania tego ciepła po całości. Co za tym idzie, będzie nam działał cały, tak? Gdzieś tu musimy znaleźć słaby punkt, gdzie nam się to odspoi na tyle, żeby to podnieść. No, szału nie ma zwykle, bo tak jak mówię, im większy kawałek, tym większy dylemat i tym większa drama. No ale w końcu się uda i będziemy w domu.
Dobra, słuchajcie, są delikatne bąbelki powietrza, ale to się już tutaj wszystko ładnie rozłoży. Ja sobie czyszczę układ chłodzenia, który jeszcze tutaj jest ze starej pasty. No i zasadniczo wszystko skręcam, nie będę Was już tym zanudzał. Widzimy się na podsumowaniu. W międzyczasie przez około tydzień czasu będę tutaj robił różnego rodzaju testy i wygrzeję sobie tego PTM-a. Tak, żeby nie było wątpliwości, czy jest sens go stosować w tego typu sprzętach, czy też nie ma sensu. Więc cóż, do usłyszenia za chwilę. No i słuchajcie, już jest sztos. Zobaczcie, gdzie leży konsola. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. I mamy 30% wentylatora i maksymalnie 67% na 67 stopni na RSX-ie, co wygląda naprawdę mega, mega dobrze, ponieważ tutaj wcześniej miałem w granicach nawet 38-40% wentylatora i około 69 stopni. Ta gra wyciska łzy z tego układu jeszcze mocniej niż GTA 4, ale no nie ma się co dziwić. Robi tutaj naprawdę mega robotę. Zobaczcie, jak w LA Noire w ogóle jest zrobiona mimika twarzy. To jest naprawdę mega sztos. Pokażcie mi dzisiaj nową grę, która w ten sposób jest wykonana. Zobaczcie, jak te boty, jak to wszystko tutaj wygląda, jak oni się zachowują, jak to jest spójne z tym, co się dzieje na ekranie. To jest po prostu wow. Mega, mega wow. No i co? No i przejdźmy płynnie do podsumowania. Jak widzieliście, jakaś różnica już jest w momencie samej aplikacji, po kilkudziesięciu minutach gry. Natomiast czy ta różnica się będzie pogłębiać, będę Wam dawał znać w shortsach. Co kilka dni będę Wam wypuszczał shortsa, gdzie będę update'ował tutaj, jak się mają tematy temperatury w tej właśnie konsolce. Choć na ten moment już, kiedy sobie tutaj z Wami siedzę i rozmawiam po zakończeniu całej tej procedury, jeżeli by się mnie ktoś spytał, czy warto, to powiem wprost. Warto. Warto, bo pomimo tego, że temperatury nie są na pierwszy rzut oka różne, to praca wentylatora jest dużo, dużo na niższych obrotach, jak było w przypadku na przykład zwykłej MX4. Tutaj częściej przez pierwsze kilkadziesiąt minut tak naprawdę wentylator przy lżejszych grach jest w stanie nam cisnąć na 24%, co mi się wcześniej przy żadnej paście nie zdarzało, a mam ustawione automatyczne utrzymywanie temperatury poniżej 68 stopni. Więc naprawdę tutaj PTM już na starcie robi mi mega dobrą robotę. Więc z mojej strony, jeżeli byście się zastanawiali, jeszcze raz, tak jak mówię, warto. Natomiast szczerze, jeżeli nie graliście w LA Noire, które widzieliście tutaj na przebitce, to również polecam, bo warto. Bardzo fajna, klimatyczna gra, lata 30. czy 20. Mi się wydaje, że 30. Stany Zjednoczone, bardzo taki fajny, momentami cięższy klimat, dużo takiej fajnej muzyki, trochę jazzu, trochę swingu. Generalnie bardzo fajna gra z bardzo fajnym klimatem i jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to serdecznie, gorąco również i ją polecam sobie ograć na takiej na przykład PS3. A z mojej strony na ten moment to by było na tyle. Jeżeli filmik się podobał, łapa w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. Natomiast jeżeli ten content do Ciebie trafia, śmiało możesz rozważyć subskrypcję, ponieważ coraz częściej, coraz więcej takich różnych materiałów będzie trafiać na ten kanał. Natomiast na koniec jeszcze chciałbym bardzo serdecznie podziękować po raz kolejny za wszelkiego rodzaju interakcje z Waszej strony, w moją stronę, wszelkiego rodzaju lajki, komentarze, łapy w górę czy subskrypcje. To wszystko zwiększa mi zasięgi, dzięki temu jest nas tutaj coraz więcej, dzięki temu możemy ciągnąć coraz to nowsze, lepsze treści. A w szczególności chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy zdecydowali się w jakikolwiek sposób w formie finansowej wesprzeć ten kanał, ponieważ to tym bardziej pozwala mi robić różnego rodzaju rzeczy, jak choćby takie eksperymenty z PTM-em, który sam w sobie nie jest tanim termopadem, a dzięki temu, że wspieracie mnie tutaj coraz mocniej, mogę sobie takie rzeczy działać. Tak samo w momencie, kiedy uda się naprawić tą PS3 FAT, też planuję tam zrobić test pierwsze na paście, później na PTM-ie. Zobaczymy, czy są większe, czy mniejsze różnice w stosunku do slimki i czy tam warto coś takiego zrobić, czy nie warto. W przypadku slimki jak najbardziej polecam. A z mojej strony na ten moment tyle. Do usłyszenia w następnym materiale. Dzięki, cześć!